20, to już właściwie jubileuszowe, można powiedzieć w pewnym sensie, nabożeństwo Kalwarii Rokitniańskiej pod hasłem Nie lękajcie się, gdzie wzmógł się grzech, tam jeszcze obficiej rozlała się łaska. No ma nieco inny charakter z racji na panującą pandemię. Nie możemy spotkać się na naszej Kalwarii, przewędrować 32 stacje. Będzie to 14 stacji tutaj w Bazylice Rokitniańskiej. Tutaj się gromadzimy i tutaj modlimy się o ustanie pandemii, a także we wszystkich intencjach tych, które tutaj przez cały rok przynoszą pielgrzymi, pielgrzymując do Pani cierpliwie słuchającej. W tym roku towarzyszy nam ikona Krzyża Krucjaty Wyzwolenia Człowieka. Bardzo się cieszymy, bo to jest szczególna łaska, modlitwa, która przebiega przez całą diecezję naszą zielonogórsko-gorzowską.